Dzień dobry, zapraszam na Neverwinter Nights. Z poprzedniej części cały poziom Ruin Illusk, poziom pierwszy. Bitwa z jakimś... No nie pamiętam, ale była. W każdym razie... zresztą mogę sprawdzić. Bohaterem, tak? Bo jakiś bohater był. Upadły bohater chyba, coś takiego. I... jeśli się nie mylę, to serce automatycznie zadziała na tym? Niekoniecznie, trzeba je położyć jeszcze. Trzask. Pieczęć została złamana i mogę przejść do poziomu drugiego, który będzie gigantyczny. Nie mam pojęcia. Czy będzie drewniany most? Będą. Kurczę, przynajmniej... ekran się nie mylił wczytywania. Cień oraz bezcień. Cień nie lubię tego, bo to osłabia. Ale będę z tyłu, więc może osłabić na przykład dzika, czemu nie? Bezcień. Biesy cień to mroczne i niebezpieczne istoty pochodzące ze strasznych, niższych sfer. Nigdy nie odczuwają głodu ani pragnienia. Polują tylko na zaspokojenia żądzy i czynienia zła. Czy bezcień jest gorszy od cienia? Nie rozdzielajmy się, drużyna. Jasny gwint. Wydaje mi się, że dzik pobiegł gdzieś tam daleko. Wracaj tu! Bo nie masz szans versus kurczę czterech. Cień. Cień jest gorszy niż bezcień. Bezcień to chyba ulepszona wersja. Zresztą widać, są psy większe. Ale są też słabe raczej. Jeżeli będzie troszkę przycinało, to przez to, że w tle wrzucam akurat na YouTube. Niestety lenistwo, znaczy lenistwo w sensie takim, że akurat idealny moment, kiedy najlepiej, kiedy nie łażę się na internecie, to jest właśnie moment, kiedy nagrywam na przykład. Wtedy samemu sobie nie będę przeszkadzał wrzucaniem. Natomiast będę przeszkadzał podczas grania, będzie mi to przeszkadzało, ale już trudno. I Linus ta osłabiona, widziałem to. Tak? Siła 15, tak nie najgorzej, dasz radę. Nie masz, nic nie nosisz teoretycznie, więc nie ma to wpływu. Zobaczymy, jeżeli będę nagrywał w przyszłości dodatki. To czy przypadkiem właśnie nie jest tak, że jeżeli kompanii coś noszą i w ogóle czy oni mają wtedy obciążenie swoje własne, to wtedy pewnie też będą przeciążeni czasami. Nie pamiętam, wydaje mi się, że można grzebać w ekwipunku towarzyszy już w dodatku, już chyba w pierwszym. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. Dobra. Wow! W ostatniej sekundzie. Zapłapkowany sarkofag. Zwycięstwo będzie nasze! O, świetnie. Da się to zniszczyć bez babrania w ekwipunku swoim. Zniszcz to, a nie trzeba. Wielka buława podwójna. Jakby się czymś takim miała walczyć, nie mam pojęcia. Musiałem się zastanowić, czy to jest w ogóle praktyczne w jakikolwiek sposób. Ale chyba tak. Chyba, że jest mocno ciężkie, ale to prawdopodobnie jest, no bo jest metalowe, ale funkcjonuje prawdopodobnie bardzo podobnie. Za dużo słowa podobnie użyłem. Jak po prostu zwykła taka laska, nie? W zasadzie. Tylko że zakończona metalowymi kurcze kulkami z dwóch stron. Jakoś za bardzo nie słyszałem o takiej broni, więc nie, chyba po prostu musi być kiepska, że tak powiem. Bo nikt jej nie używa, czy coś w tym stylu. Ale mogę się mieć. Może są podwójne buławy.
Nice. Ostatnio ciężko z napojami leczącymi, jeżeli... Wydaje mi się, że jeszcze jest jeden lepszy tylko. Powinien już taki mieć nawet. A to jest chyba właśnie mikstura uzdrowienia, to jest najlepsze. Tak, leczenie 11 poziomu. To jest w porównaniu 7. A to? 5. Czyli mikstura uzdrowienia jest najlepsza. Jak tam przeszło jej, czy cały czas ma to... Nie ciebie pytam, pojąk. Nie. A dobra, niech na razie to ma jeszcze. Macie lęk wysokości? Lepiej, żeby nie. Ja bym tu swoje nogi nie postawił. Banan wraca, nie z tej... szlak. Lepiej, żeby wszyscy byli razem. Suilinu też. Trzymaj pozycję. I... wracaj dzik, kurczę, bo zginiesz tam. Dorwali się do niego. Tu jest jeszcze pułapka. A nie, to jest krew. Dzik albo ktoś wlazł w pułapkę. Bana chyba. Nie, dzik, nie! Tragedia. Nasz wierny towarzysz zginął. Po raz 50. I co? I o, szlak. Kurczę, oczywiście sobie... zaatakowany cały czas. Jeszcze mi... Byda. Język mi się kończy. Mumia! Dwie mumie. Mumia Lord tam jest tuż za rogiem. Na szczęście nie widzi jeszcze, co się dzieje. Lepiej, żeby nie widziała. Lepiej dla niej. Dłużej będzie żyła. Co to za aura? Właśnie, to jest aura, kurczę. Nie mam pojęcia, nie ma tutaj napisane... Ale jesteśmy dosyć zdrowi. Prawie żadnych obrażeń nie otrzymaliśmy. Mumia Lord. Ambitne to jest, już normalnie z tym walczyłem. O, zaraz, są głupie... głupi zombie, o. Szlap ich. Przestań czarować. Ja i tak strzelę ci w ramię. Jestem wredny. Jestem tym wrednym przeciwnikiem, którego nie chciałeś spotkać na swojej drodze. Który strzela ci w ramię. Przez to nie będziesz mógł trafić teraz do końca. Ale lubię mu tego, co mówię. Zwłaszcza... taki fajny, opancerzony sposób wyglądający. Czy opancerzony? No, hełm, jakieś paski, które nic nie dają w zasadzie, ale... ale spoko. Mumia Lord. Czy to jest zapłapkowane? Nie, wydaje mi się. Nie, to jest w ogóle puste. To była taka przynęta na poszukiwaczy skarbów. Pięknie tutaj... wyeksponowany sarkofag. Podchodzisz tam, a tam mumia Lord. Już nawet nie z sarkofagu wychodzi, tylko po prostu stoi obok. O! Nic się nie stało. Mikstura pomocy. Tego to ja w ogóle nigdy nie używałem, chyba nigdy nie będę używał. Muszę chyba sprzedać ten... rzeczy, kurczę. To zrobimy kemping na środku tego mostu. Jeszcze przyciśniemy troszkę. O, coś tam konkretnego jest, ale to jest... A widzę, że jeszcze będą schody w dół, czyli to... będzie miało... trzeci poziom. Więcej cieni. Zostawnie. Nie waż się mnie osłabiać, bo użyję torby uzdrawiającej albo mniejszego przywrócenia, co będzie stratą w
wielkości około 100 monet dla mnie. To jest 1 promil mojego całkowitego złota, jeżeli dobrze myślę. Mikstura lisiej przebiegłości nad ok, aczkolwiek tego też dawno nie używałem. Zrobimy kemping tutaj może jednak? A zróbmy. Niech sobie odpoczną. A jest się. Dobra, to może najpierw spróbujemy na południe. Więcej cieni. Tam na pewno też coś będzie z boku. A, nawet nie. Bies cieni, dobra, bitwa z tej, znaczy się z tego miejsca będę strzelał. A, niech to szlak. Może macie możliwość, panowie, cienie osłabiania, ale ani razu nie trafili chyba, albo nie pamiętam, strasznie rzadko trafiają. Żadnych obrażeń nie ma. Głównie obrażenia to chyba były z tej bitwy z mumią, albo nie wiem co. Także panowie są troszkę za niskiego poziomu już na nas, ale nie szkodzi. Szanujemy ich starania o to, żeby nas zabić. Okej, stójcie tutaj. Postaram się nie zranić nikogo. A! Szlak! Strzał z kwasem, okej. Więcej pudeł tutaj będzie. Tutaj już na pewno kemping się uda zrobić. O, hej! Szkielet wojownik, tak mi się wydawało. Jedyny groźny. Ale czy udało mi się walnąć mieczem? Tak, udało mi się, zdążył. No, musimy go powalić. Głupol zabił mi banan normalnie. Przestań klatkować. A to? Z tego nic nie powstało? Znisz to inu? A ja nic nie zrobię w tym czasie chyba. Trzask. 31 monek. Monek? Monet. Trzynaście. Ognisty pocisk. Coś tu jeszcze? Nie, to zrobimy kemping. Może nie tak blisko przepaści. A, gdzieś tutaj. Jest to najwygodniejsza poza do odpoczynku, z tak trzymać kuszę w taki sposób. Ale najwyraźniej on już ma taką silną prawą rękę, że może. Kto by pomyślał? To głównie łucznicy raczej powinni być silni, a tu się okazuje, że Rodriguez... O, kurczę. To jest ten jedyny kusznik, który w jakiś sposób zwiększa swoją siłę, używając kuszy. Jeżeli to ma sens, cokolwiek co ja powiedziałem teraz. Musi mieć jakiś tam. Dobra. Pies cieni. Tam banan, stoisz z tyłu i nic nie robisz? No, oczywiście. Typowy banan. Co się stało? Chciałem się sprawdzić, kurczę, badę. Czekaj, odrodzenie. 50 punktów razy 500 punktów doświadczenia stracę.
i coś tam. Chciałem tylko sprawdzić, co się stało. Del żywiołak wody tam się pojawił. Ile stać się? 10 tysięcy i 600. Wow, ale scena. Ciekawe, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Pierwszego dnia właśnie tak wyglądało wszystko. Kiedy świat został tworzony, to ludzie byli w takiej pozycji. Czy coś takiego. Tylko Linus się napierdziela, więc ja mówię. Możemy porozmawiać? Czy dużo to punktów doświadczenia przepadło mi? Kurde, tak. Ja pierdzielę. Kiedy ja zapisywałem? Nigdy chyba, nie? Raczej na pewno nigdy. Ja pierdzielę. A, sorry, miałem kliknąć. Zaraz, autosave. Ból. Pierdziel, kuźwa mać. A już mam młotek. Teraz zauważę. Błot. Kurde, pieprzymysz. Nie wiem, czy jestem w stanie. 600 punktów doświadczenia. 600 punktów doświadczenia. Nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie mogę. Ja pierdzielę. Szanci się, nie potrafił. 600 punktów doświadczenia nie będę tracił, nie. W imię Sehanin księżycowego łuku! A zaraz, tam akurat jest najgłupsze, bo te bełty chyba nic tutaj nie dają. Przecież są mrozu. Wejść nie, albo nie, błyskawicowe. Po prostu. Macie możliwość przynajmniej przewinięcia i zobaczenia, co się tam stało, ale... Gdzie tam się pojawił żywiołak powietrza i walnął mnie za... wszystko? To był powiększy jakiś chyba żywiołak czy coś? Nie jestem pewien. Powietrza? Chyba wody. Co to było? Już nie wiem. Brak mi, kurde... Koniec. Nie! Wow! Ten refleks. Jestem strasznie wkurzony cały czas, naprawdę mam... Dobrze, skarbie, zanim... Bardzo. What the hell? To jest chyba jakaś po prostu normalna zbroja, tylko magiczna, a nie unikatowa, nie wydaje mi się. A zaraz, bo ja tutaj poprzednio znalazłem tą pałę podwójną. Czy tu zawsze coś jest, być może? Przesuń się... się przesunąć. Bo można nie. Jasne, gwint, ile... No, jakieś 15 minut mi to zajęło, że tak powiem, wszystko, więc 15 minut do tyłu, świetnie. Nice.
Dobra, przedłużę to w takim razie. Dobrze, skarbie, zajmę się tym. No ja się nie spodziewałem, że znajdę tam znienacka śmierć. Skończyłam. Jednak. Ja pierdzielę. Okej, bierzemy wszystko, nie zastanawiam się. Mamy trochę do nadrobienia. Bitwa z mumią. To jest akurat prosta sprawa. Przestań. Zaraz, stop. Tutaj jeszcze jest bitwa numer 1. To dwustronna bitwa. Tak jest, z tej strony też. Aczkolwiek naprawdę, oni są. Nieszkodliwi. Nie wydaje mi się. Zaraz się przycina. Musi przestać przycinać. Tak jest. Zaraz, spokojnie, to są też mumie, tak jest? Cześć, mumia? Zróbmy to tak. Nie, tamta mumia z tyłu, co oni nic nie widzi. Wydaje mi się, że dzik trochę dłużej przeżył. Nie wiem, czy to jest plus czy minus, ale to jest fakt. Siemano. Wróciłem tutaj jeszcze raz. W swoim drugim wcielu, nie żeby ciebie pokonać, nie wiadomo czemu. Ponieważ... lubię mumię. Które bez sensu, jakbym lubił mumię, to bym nie chciał pokonywać. W tym amoku cały czas, powiedzmy, pozwalam mu używać tych błyskawicowych bełtów. A niech ma. Ma zemstę na tych wszystkich potworach. W sumie to nie ich wina. Jest wina tylko jednego gościa. W sumie to moja wina, ale... Żywiak tam troszkę mi nie pasował. Może on został wezwany przez jakiegoś innego gościa? Nie mam pojęcia. Spokojnie, zaraz zapiszę. Ale bez skitu, nie możliwe, że mi tak łatwo można było zginąć od czegokolwiek. Nawet cholerny łamignat nie walił za tyle. Raz mi się to zdarzyło właśnie... ostatnio, z tego co pamiętam. Coś mnie walnęło za całe zdrowie chyba, też właśnie wszystkiego było. Tylko, że wtedy akurat zapisałem tuż przed tym. Nie wiem, czy to miał był jakiś szkielet. Ale jeżeli jest szkielet... Znaczy nie, no szkielet też nie może uderzyć za kurczę za tyle. Jest dziwne. Trzeba to sprawdzić, o co chodzi. Dobra, robimy zapis. A zaraz, nie, spokojnie, to tutaj jeszcze była normalna bitwa z... Przestałem przycinać. Tutaj jeszcze była bitwa normalna, nie? Siemanko. Pożałujesz tego, że nic nie robiłeś. Mógłbyś mi zaatakować wcześniej. Ta bitwa, podczas której zginąłem, to było tam. To było gdzieś tutaj. Dobra, zmień te bełty może już na normalne. Zużyłeś jakieś 40. Wystarczy. Nie no, więcej chyba.
Stop. Nie, dobra, okej. Okay. No, ja nigdy nie chybiam z takiej odległości. Każdy może tak powiedzieć. Ja nigdy nie chybiam, powiedział Rodriguez, celując z centymetra. Okej, okay, tu zrobimy kemping tak jak poprzednio. Zrobimy zapis. Nie? To jest do rozbrojenia chyba. Maksymalne przycinanie. Naprawdę nie mogę nagrywać i wrzucać jednocześnie. Mnie tylko po prostu... Cały dzień miałem na to, żeby wrzucić, ale mi się nie chciało. A mi to przeszkadza w tym, co robię. Tego zresztą tak powiem, zwalam zawsze na później. Nie udźwignę tego wszystkiego. Okej, robimy odpoczynek. Jest nas teraz wszyscy. Poprzednio tylko Linu przeżyła chyba. Teraz taki szkielet wojownik jest na przykład za 10, taki cień za 2. I ja tracąc 600, kurczę badę, to się cofam jakieś całe ruiny do tyłu, powiedzmy. No way. Mimo wszystko. Strasznie droga jest tutaj śmierć, znaczy się... No jest. Ja się zastanawiam, czy ktoś jest, kto gra w tą grę i używa właśnie tego systemu odradzania się. Znaczy, oczywiście, że na pewno też są, ale jeżeli ktoś wpadnie w wir ginięcia, to może się naprawdę bardzo udupić, wydaje mi się. Nie wiem, nie ma tutaj chyba coś takiego jak cofanie się, że poziom tracisz, ale... Okej... Okay. To jest żywiołak, faktycznie, skurczę badę, no? No jest! Taki wolny. Żywioł jak wody strażnik. Co, walni mnie za całe zdrowie? Żywiołaki wody są dzikie i potężne, jak morze podczas sztormu. Nie mogą jednak oddalić się zbyt daleko od zbiornika, w którym się narodziły. Nie no, nie uderza za całe zdrowie. Uderza twardo, ale... Musiałem je jakoś uderzać regularnie i kurczę badę... Nie zauważyłem tego, poważnie? Nie. No, zróbmy odpoczynek. Te wszystkie cienie to chyba było tylko po to, żeby po prostu uśpić czujność człowieka. Myślisz sobie, to tutaj nic trudnego nie będzie. Rozwalimy ten cały poziom. I jesteś zaatakowany od tyłu. No akurat to, było dlatego, bo nie przyuważyłem, nie? Przez żywiołaka wody. Co tutaj wody, żywiołak robi? Pilnuje pieczęci najwyraźniej, okazuje się. No dobra, wyszło na to, że... Kurczę, ale... Że w całej tej części po prostu... Będzie ten jeden poziom. No niech będzie. 15 minut zmarnowany, tak jakby. Dobra ludzie, do usłyszenia w następnej części. Mam nadzieję, że nie zginę jak tak głupio. To się rzadko zdarza. Bez przesady. Kiedyś się musiało zdarzyć coś takiego. Na razie.